Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w niedzielę 12 września 2021 roku. Wczoraj zrobiłem pewne nagranie, gdzie na samym końcu było skierowane pytanie do wszystkich katolików, ale także przede wszystkim do komentatora Janka Lenarta, prawda? Więc może zacznę to nagranie w sposób ten, że kim jest Jan Lenart? Tutaj musimy sobie zobaczyć Jan Lenart, praktycznie katolik, który w pewnym momencie odszedł od katolicyzmu, prawda? Wszedł do organizacji Świadków Jehowy, prawda? No i tam po 6 latach, czy trochę więcej, opuścił tą organizację. Tutaj w swoich nagraniach oczywiście teraz przestrzega przed tą organizacją, przed zwiedzeniem i nauką tej organizacji. No ale oczywiście powracając teraz z powrotem do kościoła rzymskokatolickiego, no stał się teraz oczywiście niewolnikiem Maryi. Czyli no, bierze udział w tym kulcie maryjnym. I tutaj niedawno zrobił takie nagranie, właśnie w którym po prostu staje w obronie Maryi. Tak jakby Maryja potrzebowała takiej jego obrony. No ale staje tutaj praktycznie w kulcie maryjnym promowanym w kościele rzymskokatolickim. Prawda? I osoba, która staje teraz i broniąc tego kultu maryjnego, ja powiem tego bałwochwalczego kultu maryjnego, które ma miejsce w kościele rzymskokatolickim, no nie można się spodziewać niczego innego, jak po prostu tego, że osoba, która będzie bronić dogmatów, które no nie mają nic wspólnego z nauką apostołów, nie mają nic wspólnego w ogóle z pouczeniami bożymi zawartymi w Biblii, no o czym się mogą kończyć? No będą kończyć się takim samym kłamstwem, jakim kłamstwem jest ich ojciec. Czyli tak jak teraz wiemy, w kościele rzymskokatolickim tam jest ojciec kłamstwa, panuje, no to wiadomo, że jego teraz wyznawcy no też będą po prostu dopuszczać się kłamstw, jak i ich ojciec, prawda? Ja tylko tutaj chciałem puścić na sam początek właśnie krótkie nagranie tutaj Janka odnośnie jego comeback KRK, czyli odnośnie tu jego powrotu do kościoła rzymskokatolickiego, gdzie zrobił tutaj nagranie właśnie, gdzie ono jest, to jest końcówka, więc to musi być gdzieś tutaj. A, część 16 w obronie Maryi, posłuchajcie. Pytanie, wierzycie wam narrację, taką sofistykę Dzień dobry. Niech będzie błogosławiony Bóg. Niech będzie błogosławiona Maryja. Chciałbym dzisiaj stanąć w obronie Maryi. Mariam. Gdyż ataki, hordy demonów atakują Maryję. Przypisują jej fałszywy obraz. Fałszywą narrację tworzą i zarzucają Kościołowi, który Chrystus stworzył, który Chrystus utworzył, zarzucają, że błądzi, że wywyższy, że zrównuje Maryję z Bogiem, co jest kłamstwem. Dlatego będę się w oparciu o Pismo Święte wszystko kierował. Ale musimy najpierw zapoznać się, kto te ataki takie szatańskie, diabelskie, taką fałszywą narrację, taką sofistykę stosuje. I zobaczymy, w którym miejscu, jak ta sofistyka wygląda. Czyli te fałszywe różne poglądy tworzą ludzie. Aby po prostu narzucają jakąś narrację. Tutaj oczywiście zniknął mój ostatni komentarz. A, no to brawo, Janusz. Ja tutaj odpisałem temu frajerowi drabinie, ale nie ma komentarza, okej. Okay. Fałszywą
że i później próbują obalić to, ale to jest fałszywa ta narracja, gdyż Kościół katolicki tak nie wierzy. Próbują i później wyśmiewają, że to jest, no wy tak wierzycie i tak, co jest fałszem i obłudą, to jest tylko sofistyka. I teraz, skąd taki atak? Przeczytamy Apokalipsa, czyli Księga Objawienia, 12 rozdział. I oto takie słowa są zanotowane. Apostoł Jan zanotował. I rozgniewał się smok, 17 wiersz. I rozgniewał się smok na niewiastę i odszedł. Rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co szedł przykazem Boga i mają świadectwo Jezusa. Czyli widzimy tu, że tu była walka, bo jest zagniewana na niewiastę i walczy, niewieście nic nie może zrobić i walczy z potomstwem niewiasty. Dzisiaj jest właśnie walka. I dzisiaj jak przeczytam, ja też tutaj zadam za przykład Scott Hahn. To były obecnie z teologiem katolickim, a kiedyś był pastorem protestanckim i porzucił ten po prostu kościół protestancki, prezbiterianizm. I obecnie, dlaczego się nawrócił do kościoła, którego Jezus Chrystus założył? Pod wpływem lektury i analizy dzieł ojców kościoła oraz Pisma Świętego doszedł do wniosku, że naukę Chrystusa w pełni głosi Kościół katolicki. I tu później przystąpiła jego żona do kościoła. I widzimy, ludzie się nawracają. Nawracają się, bo wiedzą, że w Kościele katolickim jest prawda. Tu jest prawda w oparciu o Pismo Święte. I właśnie, także on wiele takich, bo tam będę teraz w oparciu tutaj o tu jest post, tu są taki zarzuca, tu jest Roman Adamczyk, on w ogóle zarzuca taki traktat. Tu proponuję traktat, tutaj też mam traktat, Ludwik Montfort, to jest ten traktat, tylko że ja mam ten wcześniejszy, Tajemnica Maryi, opisany, i on tam próbuje, że traktat, że Montfort, Ludwik Montfort, zresztą jego nazwisko tam próbuje zmanipulować, wyśmiać, wyszydzić, jak to lubią ci właśnie tacy, ci z nasienia, diabła, tak robić. Takie fałszywe zarzuty. No, on tam próbuje, że traktat, że Montfort, Ludwik Montfort, zresztą jego nazwisko tam próbuje zmanipulować, wyśmiać, wyszydzić, jak to lubią ci właśnie tacy, ci z nasienia, diabła, tak robić. Takie fałszywe zarzuty. I próbuje tu właśnie fałszywą narrację tworzyć. I właśnie ja mam wiele, to nie tylko, że tam jego to są myśli pewnych ludzi zbierali, tak samo i ten tutaj jest Scott Hahn, to jest też książkę wydał Maria Mama Królowa, ten był protestant, a tutaj też wiele ksiąg napisał później i nawrócił się też napisał o Maryi. Książkę. Także ja mam też ponad 30 tych ksiąg Maryi, to są na przykład syryjskie hymny, to są już hymny, które były w pierwszym wieku śpiewane wobec dla Maryi. Już w pierwszym wieku to były, to jest zbiór, który przetrwał i tu mamy w języku polskim. Wiele tych ksiąg, to są na przykład, jak Maryi się kościół, na Maryi zapatruje kościół prawosławny. Rozświetlona przez światłość trójsłoneczną. Jak się zapatruje na przykład luteranie. Jak się zapatruje inne kościoły, baptyści na Maryję. To jest wiele ponad 30 ksiąg, ale to są właśnie myśli zebrane z Pisma Świętego. I na przykład to nie tylko Maryjo, Jezusie Chrystusie bardzo, życie Jezusa Chrystusa, bardzo piękna książka, Fulton Sheen, także Maryjo napisał Fulton Sheen książkę, także to są bardzo, tu też w tym też o Maryi, bardzo fajna książka, gdzie zebrane są myśli o Jezusie Chrystusie, też mam wiele ksiąg o Jezusie Chrystusie, ale wiadomo, to są z Pisma Świętego.
myśli po prostu tam ułożone, jak dana osoba rozumie. Ja też mógłbym napisać książkę, jak ja rozumiem poszczególne Maryję Chrystusa, dzieło zbawienia. To są pewne myśli, tak samo i Ludwik Mumford napisał takie, jak on postrzega to. Jak on postrzega... Janku, nie jak on postrzega, tylko Ludwik de Montfort, będąc bibliotekarzem tam w jakimś mieście we Francji, opierał się na różnych autorach, które w tym traktacie wymienił z imienia, prawda, są wymienieni. To nie jest jego tylko i wyłączne postrzeganie, tylko to była nauka przekazywana, którą zebrał z różnych tak zwanych też księży, którzy tam po prostu te nauki maryjne głosili i wydał tak zwany traktat, bo to jest zbiór nauk z różnych nauk różnych księży. No. Maryję. Ale ludzie próbują fałszywe narracje tworzyć. I tutaj mamy jak ten... Co mówi, bo ja nie wiem, Adamczyk tutaj. Mam ojciec, bo ja głównie oglądam taki kanał protestanty, to ignorancja. Zachęcam do oglądania tego, i tam zauważyłem właśnie ten film. I posłuchamy. Widzimy, jak się odnosi plemię pająków. On był kiedyś... Tak jest napisane i tak jest też w Biblii katolickiej, włoskiej napisane. I więc odnoszę się tak, jak powiedział Jezus. A że w polskich przekładach akurat jest inaczej przetłumaczone i pewne słowa zostały celowo ominięte, o których ty, Janku, nie wiesz, no to wiesz, jak to się mówi, nie mój problem. Mówił, że rozmawiałem kiedyś z nimi, że studiował ze świadkami Jehowy. Czyli jest zmanipulowany nauką świadków Jehowy. Janku, to, że miałem do czynienia przez 2 lata z organizacją Świadków Jehowy, ale nigdy do tej organizacji nie wstąpiłem i nie głosiłem nigdy tego, czego oni próbowali mnie nauczyć, więc jak możesz twierdzić, że jestem zmanipulowany? No widzisz, jakie kalumnie tutaj puszczasz, oszczerstwa kłamliwe pod moją, w moim kierunku, no. Ja rozmawiałem we Włoszech kiedyś z nimi, że studiował ze świadkami Jehowy. Czyli jest zmanipulowany nauką świadków Jehowy, za chwilę udowodnił nauką. Czyli ty, który tam byłeś 5-6 lat w organizacji Świadków Jehowych, twierdzisz, że ja, który byłem tylko sympatykiem przez niecałe tam, no można by powiedzieć 2 lata całe. Bo byłem, jakoś tak się złożyło, że byłem na 2 pamiątkach, czy nawet na 3. W każdym razie 2 lata tam z nimi miałem do czynienia. I ty śmiesz mi mówić, że ja byłem zmanipulowany, chociaż ja na moim kanale w ogóle nie nauczam niczego, co by pochodziło z nauk tej organizacji. No popatrz ty. Hormonów, czyli atakuje kości, bo już jest manipulowany, to osoba jest manipulowana, po prostu ma... Taką nienawiść do kościoła katolickiego, więc musiał... Proszę bardzo, to tak jak się mówi od razu, powiedz źle coś na temat Żyda, to od razu antysemityzm, tak? Powiedz od razu coś źle, to od razu masz nienawiść do kościoła. Nie sądzę, Janku, żeby w moich nagraniach była widoczna jakakolwiek nienawiść w kierunku kościoła, a tym bardziej w kierunku ludzi, którzy są tak zwanymi katolikami. Nie sądzę, żeby ze mnie biła jakaś taka nienawiść, o której tu teraz kłamliwie oczywiście mówisz. Atakować Maryję, bo Maryja zawsze jest związana z Kościołem, który Chrystus stworzył.
Tak, Chrystus stworzył Kościół, ale wy sobie przypisujecie na dzisiaj, że to KRK jest tym Kościołem, który stworzył Jezus Chrystus, a to już jest po prostu kłamstwo, bo Jezus Chrystus nie założył żadnego kościoła rzymsko-katolickiego. Na początku był Kościół katolicki, czyli Kościół powszechny, tak? To były zbory, to były zgromadzenia ludzi, a nie jakiś rzymski kościół. I teraz. Czyli, no właśnie, to świadkowie Jehowy tak samo o tym, że to pająki tutaj, no. Katolików i tam świadkowie też, pająki. Plemię pająków, ja to mówię na podstawie słów Jezusa z tłumaczeń włoskich. A że akurat tam w organizacji Świadków Jehowy ktoś powiedział pająki, to ty mnie od razu zaszufladkowały, że ja nauczam doktryny organizacji Świadków Jehowy. Świadczy to tylko o twoim niskim poziomie intelektualnym, Janku. Ale wcześniej on tam właśnie mówił, ten Roman. Janku, ale to wiesz, nudna ta twoja polemika, bo przecież mamy Nowy Testament i w Nowym Testamencie żaden z apostołów, żaden z ewangelistów nie nauczał tego, co ty teraz mówisz w tym nagraniu na podstawie tego, co naucza Kościół rzymskokatolicki. Krótka piłka, no kłamiecie i basta. Przyszedł z Maryi, został zrodzony z Maryi. Ale to nie Maryja jest zbawieniem. I tam dobrze mu ten Bartek odpisał. Ale mówi, wy źle to tłumaczycie, a co inne wierzycie. Nie, to jest sofistyka. On jest zmanipulowany. Przestań kłamać, tylko niech ludzie zaczną czytać traktat de Montfort, bo tam tyle, co jest bluźnierstw napisanych w traktacie de Montfort, to tego nie dasz obalić i powiedzieć, że tak nie jest, bo ludzie nie znają traktatu de Montforta. A tam dopiero są bluźnierstwa, które wyraźnie napisane, że to Maryja zbawia i że to Maryja zaprowadzi swoich niewolników, którzy są jej wierni, do raju. I tu próbuje wmówić coś katolikom, w co katolicy nie wierzą. On nie rozumie tego pojęcia, że Jezus przyszedł z Maryi. On dla niego lepiej by było, żeby Chrystus przyszedł z próbówki. No to już łatwiej by było, ale przez kobietę, że Jezus przyszedł, to tak właśnie nie rozumieją. To jest sofistyka. I dalej. Janku, proszę zrobić w przyszłości, niedalekiej, najbliższej, jak najszybciej, proszę zrobić tylko tak, żeby wiesz, było widoczne to, co pisze w traktacie de Montforta. Ściągnij sobie z internetu, czy jak. Masz piękny, duży na pół ściany ekran. Także proszę, niech twoi słuchacze zobaczą, co jest napisane w traktacie de Montfort i zobaczymy, czy ja coś kłamę, czy rzeczywiście jest tak, jak ty mówisz, że Jezus przyszedł przez Maryję i co? I co dalej naucza traktat de Montforta? Że zbawienie pochodzi od Marii, że zbawienie jest dzięki Marii, że właśnie z Maryi, że zbawienie przyszło przez Maryję. Także proszę zrobić nagranie na tej dużej ścianie, co masz ten piękny, duży ekran z widocznymi napisami, to co jest zawarte w traktacie de Montforta. Jak ja zrobiłem, mam już prawie 15 nagrań, takich właśnie krótkich, 15-minutowych. Proszę szczerze zrobić
nagranie odnośnie tego, co zawiera tak naprawdę traktat de Montfort i czego tak naprawdę naucza i czego nauczają właśnie kapłani tacy jak ksiądz Glas czy Dominik Chmielewski i ty, który właśnie jesteś wielkim obrońcą kultu maryjnego. Proszę szczerze odnieść się do tego, co pisze i czego naucza traktat, a na podstawie tego traktatu nauczają wasi kłamliwi kapłanie KRK. Skąd bierze te nauki? Tutaj, teraz, dalej. No od waszych ojców kościoła biorę te nauki. Idziemy? To już tak. I tutaj jest mormon. Ja nie wiem, bo tych mormonów jest... Dobra, to tyle wystarczy. Ja teraz będę chciał przejść do mojego ostatniego nagrania, które zrobiłem, i potem do komentarzy Janka, więc to nagranie wczoraj, które się tak jest zatytułowane. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy sobotę 11 września niego. Także tu akurat tego nie ma. Ja bym to w nawiasie napisał w ten sposób, że nie będziesz pożądał domu twojego bliźniego, nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani matki bliźniego twego. I dalej. Ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego. Więc ja się pytam jeszcze raz ciebie, Janku, i wszystkich katolików. Na podstawie jakiego prawa Czynicie sobie prawo do tego, że Matka Jezusa może być waszą mamusią. Ja się pytam, na podstawie którego przykazania sobie pozwalacie w ten sposób mówić, nauczać i pożądać cudzej matki. I żeby więcej już nie przedłużać, tym oto pytaniem żegnam wszystkich słuchaczy. Dziękuję za waszą uwagę. Zobaczmy na odpowiedzi Janka. Co tutaj nam Janek napisał? Najpierw napisał Marek Wysocki, komentarz, okej. No i zobaczcie, jak odpowiada Janek, który tam na kanale Alberta, prawda, szydzi z protestantów, którzy ponoć nie umieją odpowiadać na pytania Alberta. Udziela się Janek na kanale Alberta, protestantyzm to ignorancja, tak? Wyśmiewając protestantów, że są bezsilni, czy tam są w ogóle gdzieś po prostu heretycy i tak dalej, nie potrafią odpowiedzieć na pytanie. Zobaczcie na proste pytanie, jak Janek jest, kurde, jako przedstawiciel Kościoła rzymskokatolickiego, chętny do odpowiadania na pytania. Czyli co tu pisze Janek? Jezu Chryste, oto stoję każdego dnia pod krzyżem Twym, stojąc spełniam Twoją prośbę. Ci, którzy wyparli się Ciebie, nawet tę prośbę odrzucają. Na podstawie starego i nowego przymierza jest prawo wziąć pod opiekę sierotę i wdowę. No więc ja tutaj odpisałem Jankowi. Zobaczcie sami, a tutaj Marek pisze, okej. I to odpisuje. A jeszcze tu tego nie widziałem wcześniej komentarza. Mi odpisuje, że co? Masz dziwne podejście do Biblii, bez ducha zrozumienia. A już Mickiewicz pisał to tak: bez serc, bez ducha to szkieletów ludu. Masz typowe protestancko-ateistyczne, może jeszcze zapomniałeś napisać gnostyckie, może protestancko-ateistyczne, agnostyckie, co jeszcze wymyślisz? Podejście. Jak można napisać, masz podejście protestancko-ateistyczne? Jedno z drugim naprawdę, nie można mieć protestancko-ateistycznego podejścia. Dla ciebie, jeśli ktoś jest biedny, to znaczy, że Bóg go opuścił, nie należy do grona zbawionych. Mylisz słowa Jezusa Chrystusa ze sfery materialnej, ze sferą duchową. Jezus podczas ziemskiej służby dał dowód troski o wdowy. Tak?
Natomiast po wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa troska wdowy i sieroty była powierzona Kościołowi. Ale tak, ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Ty napisałeś w komentarzu pod wcześniejszym moim nagraniem, że bierzesz Maryję za swoją mamusię, że Maryja jest twoją mamusią, tak? Dlatego było takie moje pytanie, na podstawie jakiego przykazania możesz pożądać cudzą matkę, uważając ją za swoją matkę? No to niech sobie każdy obejrzy całe to nagranie. Dla ciebie, Romku, to Jezus Chrystus jest winny braku troski o wdowy, bo mógł im z nieba zrzucić 2 tony złota, aby im się żyło w dostatku bez sensu. To, co piszesz, to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Dalej, co piszesz? Wyścig szczurów trwa, obojętność na drugiego i zwalanie winy na Boga. Słowami niech to Jezus zajmie się nimi, tak jak to Roman stwierdza. Ja nic takiego, Janku, nie stwierdziłem. Widzisz, no wkładasz w moje usta słowa, których i jakieś, że nie powiedziałem rzeczy. No widzisz, no to taki jest właśnie twój teraz katolicyzm. Żeby bronić kultu maryjnego, to będziesz kłamał, tak jak ci, którzy kłamliwie ten kult wymyślili. No, co tu jest dalej? Jakuba 1,27. Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami, w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływu świata. Tylko że, Janku, wy nauczacie, że przecież w Jezusie Chrystusie nie ma śmierci, prawda? No, więc skoro w Jezusie Chrystusie nie ma śmierci, dlatego wy macie prawo modlenia się do tak zwanych zmarłych, bo przecież ci zmarli to tylko tak z nazwy są zmarli, ale oni przecież nie zmarli, bo oni są żywi i żyją i dlatego macie prawo się modlić do zmarłych, co Biblia wyraźnie zabrania w Starym Testamencie jest wyraźnie napisane. Więc skoro tak nauczasz, w tej waszej pokrętnej nauce wygląda na to, że właśnie Maryja przede wszystkim nigdy nie była wdową, bo Jezus Chrystus, który jest życiem i który istniał, zanim się wcielił, więc nie mógł umrzeć, więc też nie mógł nigdy osierocić nikogo, ani nigdy nikogo nie mógł osierocić, ani tym bardziej owdowić. No, zresztą ja już na temat wdowy to ci tam, Janku, napisałem. Tylko gdzie ten mój komentarz jest? Bo ja wcześniej napisałem Jankowi przecież, bo Janek tu pisze na temat tego, tu gdzieś chyba coś komentarze są chyba usuwane, bo ja nie wiem, co się tu dzieje, bo Janek napisał na temat właśnie, że jest w Jakuba, liście Jakuba, na temat tym, żeby się opiekować wdowami i sierotami. A, troski ludzi o dobrobyt i brak poszanowania wdów, sierot i ubogich. Ale tu gdzieś był jeszcze komentarz, że niby rzekomo odpowiedź na moje pytanie, że w Jakuba jest napisane na temat tego, żeby się opiekować wdowami, sierotami. Więc ja napisałem przede wszystkim, wdowieństwo polega na utracie męża, prawda? Więc Maryja nie mogła być wdową w momencie, kiedy został uśmiercony jej syn, prawda? Bo wdową staje się po śmierci męża, a nie po śmierci syna. To jest pierwsze. Drugie, na temat tego, że napisałeś, że trzeba się opiekować sierotami, tak jak powiedziałem, Jezus też nikogo nie osierocił, ani już tak nie owdowił, tak mówiąc niegramatycznie. To jest twoje ten, to już czytałem. Tu jeszcze co ja ci napisałem? A, Jasiu, odpowiem jak Albercik, nie lej mi tu wody, tylko odpowiadaj na zadane ci pytanie w nagraniu. No i zobaczcie, co od razu Janek pisze. Wypacza słowo Boże, widzisz, czyli nie odpowiedział na moje pytanie. Tu w ogóle nie wiem, czemu brakuje mojego komentarza, czy YouTube usunął. Ale Janek od razu, zobaczcie, jak mu mówię, żeby odpowiedział na pytanie zadane w nagraniu do Janka, zobaczcie, jak od razu odpowiada. Wypacza słowo Boże, dodając i fałszując przekaz. Odpowiedź masz w wierszu 12 tego tekstu, co zacytowałeś. No więc ja piszę tak. Janku, to ty wypaczasz Słowo Boże, czy w Księdze Wyjścia 12:12 pisze, aby czcić cudze matki? O Jasiu, źle z tobą, katechizm zrobił swoje. No bo zobaczcie, drodzy słuchacze, jeśli sobie pójdziemy do Księgi Wyjścia, które cytowałem, 20 i werset 12, on mówi, że tam jest odpowiedź na moje pytanie. Tutaj jest nakaz, czci twego ojca i twoją matkę.
A Maryja nie była, Jasiu, twoją matką, ani żadnego z katolików matką. Więc ty jak możesz napisać, że odpowiedź mam w 12 wersecie? To są właśnie wasze pokrętne odpowiedzi na pokrętne nauki Kościoła rzymskokatolickiego. No i nie umiejąc odpowiedzieć na moje pytanie, zobaczcie, czym się od razu Janek kieruje. Przykład tego, czego Jezus nie nauczał, niestety. To nie jest uczeń Jezusa, który w ten sposób od razu się kieruje. Zobaczcie. Roman Adamczyk. Kieruje się tobą fanatyzm, zaślepienie i nienawiść. Widzicie, jakie kalumnie od razu. Dla ciebie pomnik Matki Polki to pożądanie osła, wołu i innej rzeczy. Ty jesteś niereformowalny, bo złość ci rozum odbiera. No i więcej tematów nie ma. Także sami widzicie, jak na proste pytanie Janek nie potrafił odpowiedzieć, ale za to obrzucić od razu błotem, prawda? No, można by to porównać od razu, wziąć kamień w rękę i rzucić we mnie od razu. Uczeń, tak zwany niewolnik Maryi, prawda? Widzicie? Niewolnik Maryi. To jest przykład niewolnika Maryi. Do czego jest zdolny, jaki ma sposób myślenia i reagowania na proste pytania. Dobrze, to tyle w tym nagraniu. Dziękuję jak zwykle za waszą uwagę.